Zapraszam wszystkie dzieci do przodu i mam takie pytanie, czy lubicie śpiewać? Nie. Tak? Kubuś, to tobie dam mikrofon, będziesz śpiewał. No to może poprosimy tam kogoś, by nam pokazał, jak się śpiewa tą pieśń. Było tylko tak. Głośno, proszę. I głośniej też nagranie. Z narodzeniem Jezusa było tak. Na początku Bóg dał cały raj, ale potem coś wydarzyło się i naprawdę zaczęło dziać się źle. Posmutniała mojego brata twarz, wielka woda zalała cały świat. Na kamieniu ktoś wyrył 10 słów, co mam zrobić, by dobrze było znów. Wielkie czekanie, niech to się wreszcie stanie. Wypatrywanie, za Tobą Panie, za Tobą Panie. Tyle prosimy głośno, dobrze? Z narodzeniem Jezusa było tak. Emanuel mówiono będzie znak. Anioł paszczy głodnego zamknął lwa. Na pustyni ktoś wołał: idzie Pan! Wielkie czekanie, niech to się wreszcie stanie. Wypatrywanie, za Tobą Panie, za Tobą Panie. Wielkie czekanie, niech to się wreszcie stanie. Wypatrywanie, za Tobą Panie, za Tobą Panie. Z narodzeniem Jezusa było tak. Ona Bogu odpowiedziała tak. Pastuszkowie śpiewali gloria wraz, a królowie kłaniali mu się w pas. Wielkie czekanie, niech to się wreszcie stanie. Wypatrywanie, za Tobą Panie, za Tobą Panie. Wielkie czekanie, niech to się wreszcie stanie. Wypatrywanie, za Tobą Panie, za Tobą Panie. Wielkie czekanie, niech to się wreszcie stanie. Wypatrywanie, za Tobą Panie, za Tobą Panie. Z narodzeniem Jezusa było tak. Tutaj z przodu idzie nam trochę lepiej i jutro z mikrofonem będę po tyłach chodził. Proszę się douczyć bardzo, naprawdę. Dobrze, moi drodzy, mieliśmy piosenkę na początek. No to dzisiaj musimy sobie powiedzieć o pewnym panu, którego myślę, że wiele osób z was już zna. Trzecia klasa ostatnio o nim miała właśnie też historię. Czy ktoś słyszał takie imię, które się nazywa albo jest Mojżesz? Znamy takiego pana? Coś mało. Słuchajcie, to ja wam opowiem trochę więcej. Moi drodzy, kiedy Mojżesz się urodził, urodził się w Egipcie, o czym mówił ostatnio ksiądz Paweł, jeśli tak Józef wędrował do Egiptu i tam został rządcą, tak pamiętamy? Pamiętamy to w miarę. No, przynajmniej niektórzy, dobrze. W Egipcie później Izraelici żyli bardzo dużo lat i w Egipcie narodził się Mojżesz, ale co było problematyczne, Martynka chyba chce nam powiedzieć, co było, to, że kiedy narodził się Mojżesz, to faraon bał się, że Izraelitów jest tak strasznie dużo i że kiedyś mogą przyjąć władzę w Egipcie. I co zrobił? Co kazał zrobić? Zabijać wszystkich małych chłopców. Właśnie, moi drodzy, kazał zabić wszystkich małych chłopców, którzy się rodzą. Dobrze zrobił? No nie, nie bardzo, nie? Oj, nie zgodzilibyśmy się z nim ani trochę. Ale, co było ciekawe, mama Mojżesza, kiedy usłyszała, że faraon tak rozkazał, włożyła go do takiego koszyka, pokrytego słomą, tak żeby się tam woda nie wlewała, i dała go do rzeki, która się nazywa... Jak to nie wiem. Też na ny. Nil. Znamy taką rzekę? Nil. Ktoś na pewno słyszał o Nilu. To jest taka duża rzeka, taka
można powiedzieć, największa. Oho, Wisła to tylko jest taki klub, to jest wielki klub, ale jeśli chodzi o rzekę, to nie jest taka duża jak Nil. I kiedy włożyła go w tym koszyku do tego Nilu, to on sobie tam płynął i nagle, kiedy kąpała się córka Faraona, zobaczyła ten koszyk. I co zrobiła z tym koszykiem? Wzięła go, zobaczyła, że jest tam dziecko właśnie Hebrajczyków, Izraelitów, no i wzięła go ze sobą do pałacu. I dlatego ten chłopczyk nazywa się Mojżesz, bo słowo Mojżesz oznacza wydobyty z wody. Kiedy on już dorósł, był bardzo, można powiedzieć, silnym mężczyzną. Też miał jakąś władzę w tym Egipcie, no bo w końcu córka Faraona go tam wychowywała, można by powiedzieć. I kiedy zobaczył, jak bardzo niesprawiedliwie są traktowani jego rodacy, Hebrajczycy, Izraelici, zdenerwował się w pewnym momencie i jak taki urzędnik królewski, urzędnik Faraona, bił jednego z Hebrajczyków, on się wstawił za tym Hebrajczykiem i tak się zezłościł, że zabił tego urzędnika. Dobrze zrobił? No jasne, że niedobrze zrobił. Ale słuchajcie, co się wtedy stało? Musiał uciekać, bo go szukali, bo go gonili. Faraon był zły, musiał uciekać i dotarł do kraju, który nazywa się Madian. I myślę, że o tym, co dalej, posłuchamy pewnego pana. Czy ktoś wie może, kto nam tego dokona, opowie? Czekaj, tutaj mamy. Dziadek Joachim. Tak jest, święty dziadek Joachim, który nam towarzyszy w tegorocznych homiliach, kazaniach, rozważaniach. Posłuchajmy, co dziadek Joachim ma nam do powiedzenia. Mojżesz, witajcie dzieci. Dobrze was widzieć w drugim tygodniu Rorat. Jak wiecie, Mojżesz trafił do krainy zwanej Madian. Pewnego dnia zatrzymał się przy studni. Było tam 7 kobiet, które przyszły, aby napoić swoje owce. Woda na pustyni to rzecz bardzo cenna i do dziś stanowi wielki problem dla mieszkańców tamtych ziem. Chwilę później przyszli także mężczyźni, którzy je przepędzili, by napoić swoje owce. Mojżesz był dzielny i wziął kobiety w obronę. Okazało się, że są córkami kapłana Jetry, ważnego człowieka na tamtych ziemiach. W nagrodę Mojżesz mógł się ożenić z jedną z nich. Pewnego dnia pasł owce swego teścia i zauważył płonący krzew. Podszedł, bo wydawało mu się dziwne, że krzew płonął, ale nie spalał się. Gdy się zbliżył, usłyszał głos ze środka krzewu. Jestem Bogiem Ojca Twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Doszło do mnie wołanie Izraelitów, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź przeto teraz, oto posyłam Cię do Faraona i wyprowadź mój lud, Izraelitów z Egiptu. Tak rozpoczęła się najważniejsza misja w życiu Mojżesza. Bardzo dziękujemy dziadkowi Joachimowi za to, że nam przybliża te wszystkie postaci. Dzisiaj słyszeliśmy o Mojżeszu, moi drodzy, i Mojżesz dostał za zadanie wyprowadzić naród Izraela z Egiptu. Czy tego dokonał? Tak, a wiecie dlaczego? Bo Pan Bóg mu powiedział, że będzie z nim w każdej sytuacji jego życia, zawsze, nigdy go nie opuści. I dlatego Mojżesz się nie bał, poszedł do Faraona, kiedy ten nie chciał wypuścić Izraelitów. Co zsyłał Pan Bóg na Egipt?
Tak, klątwy, które nazywamy... Plagi. Tak jest, plagi, egipskie klątwy. No, bardzo podobne, bardzo podobne słowo miało znaczyć to samo, więc się zgadzamy, zaliczamy. Zespał plagi egipskie i później... Kiedy już ostatnią z nich zesłał, zachęcam, żeby może sobie to przeczytać w Biblii, kiedy zesłał ostatnią z nich, najgorszą, wtedy Faraon zgodził się i wypuścił Izraelitów. Później się jeszcze troszkę zamotał w tych swoich zamysłach, bo jeszcze za nimi zaczął gonić i to przyniosło mu zgubę, śmierć, ponieważ na słowo Pana Boga, mocą Pana Boga Mojżesz rozdzielił Morze Czerwone, Izraelici przeszli po suchym lądzie, a Egipcjanie zatonęli. Dobrze. Znaczy nie dobrze, ale dobrze, że doszliśmy do końca tego naszego kazanka, homilii. Moi drodzy, ostatnia rzecz, jaką o Mojżeszu chcę powiedzieć, to to, że Mojżesz szedł przez 40 lat razem z Izraelitami przez pustynię, aż dotarł do ziemi obiecanej, a w międzyczasie też spotkali Pana Boga na górze Synaj, gdzie dostali dekalog, czyli trzecia klasa, Amelka, dekalog. 10 przykazań Bożych. Fantastiko, 10 przykazań Bożych. Tak, wiem, że ty wiesz, ty jesteś mądra. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Ostatnia rzecz, o jaką chcę was prosić. Proszę się odwrócić w wasze lewo. Tam właśnie. Moi drodzy, tam u góry przy Szymonie Apostole jest kamerka. Widzicie ją? Słuchajcie, chorzy z naszej parafii bardzo mnie prosili, ci, którzy nie mogą tu przyjść, żeby im pomachać. Słuchajcie, pomachamy im tak mocno, każdy jak tylko może. Dobrze, to tyle. Już dobry uczynek na dzisiaj macie spełniony. Można wracać na swoje miejsca i do zobaczenia jutro.